Grzegorz Sajur jest ze mną. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale naszą rozmowę to zaczniemy tak. Korzenie i skrzydła. Rozmowy Grzegorza Sajura. No i to są rozmowy o jakich korzeniach i o jakich skrzydłach. No właśnie, to są rozmowy o korzeniach, które są w Starachowicach. Aha. To jest taka miejscowość w województwie świętokrzyskim. Mnie szczególnie bliska, ponieważ tam się urodziłem i tam mieszkałem do 18 roku życia. Tam chodziłem do szkoły podstawowej, i tam chodziłem do liceum. I pomyślałem sobie kilka lat temu, że niezwykle ważne jest to. Gdzie się ma te skrzydła, i nieważne jest to, że nieważne, właśnie, ważne, że nieważne skąd się pochodzi, czy z małego miasta, czy z dużego miasta, czy z wioski, istotne jest, żeby mieć pasję, marzenia. Yy, i dzięki tym pasjom i marzeniom można robić w życiu różne fascynujące rzeczy. Starachowice to takie miasto, które miało swoje wielkie wzloty i także dosyć duże upadki. Dokładnie, wielkie wzloty, no bo było to miasto, które miało wielką fabrykę samochodów ciężarowych, produkowano tam stary. Nie było chyba rodziny w Starachowicach, gdzie ktoś nie miałby człowieka, który był związany z tą fabryką. Mój tata tam przepracował ponad 40 lat w tej fabryce. No ale na początku lat 90 fabryka zbankrutowała i to były bardzo ciężkie czasy dla dla Starachowic. Dopiero teraz mam wrażenie, że to miasto jakoś tak odżywa i się odbudowuje. Ale właśnie ja zafascynowany historiami ludzi, którzy pochodzą z tego miasta czy są związani z tym miastem kilka lat temu wydałem książkę taką, Tworzenie i skrzydła historii osób związanych ze Starachowicami. No i tam niezła lista jest. I tam jest niezła lista, bo przede wszystkim dobrałem ludzi, którzy robią coś fascynującego w życiu, ale są to też nazwiska, które myślę wszystkim są znane. No choćby ze Starachowic jest Krystyna Janda, uh -huh, uh -huh. z którą miałem wtedy przyjemność porozmawiać. Ze Starachowic jest y, znany artysta Janusz Radek. Czy Konrad Imiela, dyrektor Teatru Kapitol we Wrocławiu, wieloletni dyrektor Festiwalu Piosenki Aktorskiej. Mnóstwo bardzo ciekawych ludzi, którzy tam z Starchowica właśnie mają swoje korzenie, a dzięki ludziom, których tam poznali, dzięki rodzicom, nauczycielom i innym osobom, no właśnie zostali tam wyposażeni w takie skrzydła. I wyfrunęli w Polskę, w świat i robią coś, coś fascynującego. A powiedz, ludzie teraz się chętnie przyznają do tego, że są właśnie na przykład ze Starachowic, bo był taki czas, że. No, był taki czas, bo rzeczywiście trochę do Starachowic przygnęła taka łatka. To nawet Różnych nie chodzi o stra... afer, prawda? Ma... Tak, ale też o... chodzi o małe miasteczka. Ludzie się troszkę wstydzili, że jestem z małego miasteczka, jak już przyjeżdżali do Warszawy. Myślę, że teraz tego nie ma. Fajnym takim przełomem też w historii Starachowic było to, że kilka lat temu prezydentem miasta został człowiek, który był w tamtym momencie najmłodszym prezydentem miasta w Polsce, Marek Materek, i, i to te też było właśnie takie fajne, takie po, pozytywny impuls, prawda, że, że młodzi ludzie tam y, przejmują władzę i ich głos jest, jest słyszalny. Ale myślę sobie, że. Bo teraz kontynuuję ten cykl w formie takiego podcastu. To był zwiastun tego podcastu, na, który ukazuje się na, y, na stronie y, Parku Kultury w Starchowicach, takiej instytucji kulturalnej. I docieram do zupełnie nowych ludzi, do których wtedy nie udało mi się dotrzeć. Rozmawiałem... Sprawa się popularna zrobiła. No właśnie. rozmawiałam choćby ostatnio z panią Renatą Kuterą-Zdrawkowską, która na przykład mieszka w Skopie i przez wiele lat była dyrektorką Muzeum Matki Teresy z Kalkuty. Bo matka Teresa z Kalkuty nie pochodziła z Kalkuty, tylko ze Skopie właśnie. Tak. Czy rozmawiałem na przykład z panem Andrzejem Kozłowskim, którego rodzice byli blisko związani z Janem Pawłem II, a tata pana Andrzeja, to też może nie wszyscy wiedzą, był jednym z konstruktorów pierwszego Papa Mobile. Tego, w którym Jan Paweł II jeździł w 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Papa no, to Mobile to było skonstruowane pojazd, tak. właśnie na, na bazie Stara. Zresztą fragmenty tego samochodu, który był potem zniszczony przez władze, bo one uznały, że, to, że należy coś takiego zupełnie bez sensu zniszczyć, są w Starowicach w Muzeum Techniki i Przyrody. Chciałem jeszcze cię zapytać o to, czy należy rozejrzeć się wokół siebie, bo ty mówisz o bardzo o starachowicach, ale przecież takich miasteczek jest mnóstwo w całym kraju. Dokładnie, bo to chciałem podkreślić, że w zasadzie taki podcast, taką książkę, taką historię można, może i powinno mieć każde miasto, bo z każdego miasta wywodzą się bardzo ciekawi ludzie, którzy robią jakieś fascynujące, ciekawe rzeczy, którzy są takimi ambasadorami tych małych ojczyzn, tego zakątka Ziemi. Dzisiaj mówimy o Dniu Ziemi. Mhm. Więc każdy zakątek na tej Ziemi jest ważny i każdy zakątek na tej Ziemi ma takich ludzi, którzy właśnie robią fascynujące, fascynujące rzeczy. I chciałbym jeszcze tylko dodać, bo przed tą rozmową napisał do mnie starosta starachowicki Piotr Babicki, żebym koniecznie zaprosił do Starachowic. No to zapraszam, bo to jest fajne miejsce, dużo lasów wokół, świetne trasy rowerowe i Góry Świętokrzyskie bardzo blisko, więc bardzo ciekawy region turystyczny. Kojarzone do tej pory przede wszystkim właśnie z przemysłem, ale myślę, że należy w ogóle region Świętokrzyski odkryć jako, jako region turystyczny, bo tam jest naprawdę mnóstwo ciekawych miejsc i ciekawych zabytków. Grzegorz Sajur, autor książki Korzenie i Skrzydła, autor podcastu Korzenie i Skrzydła, no i nasz redakcyjny kolega też. To należy zauważyć. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję.